Au, moja noga. Przejechałam sobie po nodze. Ostatnio w komentarzach ktoś mi napisał, że Sandra, jak mogłaś? A ja mówię, ale o co mu chodzi? Jak mogłam? Co? Już teraz wiem. Moje krzesło pierdzi, słuchajcie. A on myślał, że to ja. Ha! No, właśnie. To było moje krzesło. No, dokładnie. To może przejdźmy do filmu. Siemaneczko, z tej strony kawiórka, z drugiej strony kawiórkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie u mnie na kanale w serii Angielskie opowieści, które wrzucam regularnie w każdy wtorek, więc zapraszam serdecznie. Po co to robię? Zawsze macham tymi rękoma na prawo i na lewo, po prostu nie mogę przestać. Więc ta historia to jakiś blow mind. Ta historia zdarzyła się bardzo, bardzo dawno temu, ale na pewno nie zapomnę, bo to było coś, co sprawiło, że miałam mały dreszczyk na ręku. I powiem szczerze, że pierwszy raz takie coś przeżyłam i mam nadzieję, że ostatni. Opowieść się zaczyna jak zawsze. Szłam do pracy. Żeby dojechać do pracy, muszę iść na bus station. Więc poszłam na tę bus station. Dzień wyglądał jak każdy. Wszystko normalnie. Na bus station normalni ludzie. Jeden facet miał słuchawki w uszach, słuchał muzyki i sobie tańczył. Tacy to zawsze w sumie ujdą w tłumie, bo nie są groźni. Oni są w swoim świecie, słuchają sobie muzyczki, raz spojrzą i już ich nic nie obchodzi. Okej, będzie dobrze. Jakieś tam babeczki po 50 gadały między sobą, nic się nie będzie działo, nic się nie stanie, nikt nie jest agresywny. Mówię, oh, dzięki Bogu, w końcu dojadę do pracy normalnie, bez żadnych głupich akcji. Jak to ja ustałem sobie gdzieś tam z boku, bo po prostu czemu nie? I sobie stoję, i stoję, i stoję. Patrzę w telefon i skroluję do góry. Pyk, pyk, pyk. I nagle czuję jakiś oddech obok mnie. Ty, mówię, co jest? Co się w ogóle dzieje? O, będzie grubo. Biorę wzrok do góry, patrzę, jakiś dziadziuś. Pewnie się zgubił, albo może chce o coś zapytać, pewnie nie wie, którym autobusem gdzie dojechać, bo bus station, tak jak mówiłam, ma pełno autobusów i idzie się pogubić. Więc pytam się, cześć, wszystko okej? Co się stało? A on do mnie tak, wyliżesz mi znaczek. Słucham? Pytam się, czy wyliżesz mi znaczek? Nie rozumiem. No, czy znaczek mi wyliżesz? Jak wyliżę znaczek? Znaczek! Lizać! Jestem stary dziadziuś. Co ci mogę zrobić? Nic nie zrobię przecież. Nie wyliżę ci żadnego znaczku. No i ten dziadziuś carry on cały czas się pytał, czy wyliżę ten znaczek. Już w pewnym momencie się lekko zirytowałem. Mówię, ty, coś jest nie halo. Mówię, to jest dziadziuś, mam respekt do dziadziusiów i babulci, ale no, nie ze mną takie numery. No i w końcu z tego miłego dziadziusia zrobił się niemiły dziadziuś. Ale o co panu chodzi? Niech mi pan da spokój, żadnego znaczka nie wyliżę. Nie bądź taka pewna. Jeśli nie chcesz mi pomóc, zaraz zadzwonię po kolegów. No, ja zaraz zadzwonię po chłopaka, coś się panu nie podoba. Jest taki i taki wysoki. To jest prawdziwy Polak. A Polacy potrafią, to lepiej niech pan uważa. No przestraszył się, jak powiedziałam, że mój chłopak jest taki. No i mu tak pum, gonga palnie w łeb, nie? No, bo tu Polaków się boją. My jesteśmy silni, jak trzeba, to potrafimy. W każdym bądź razie poszedł sobie. Teraz czekam, aż zadzwoni po swoich kolegów i wrócą po mnie. Ale spokojnie, spokojnie, trenowałam Karate Kid, więc wiem, jak się obronić. Zrobię i już wszyscy są pozamiatani. Nie znaczy, że jestem dziewczyną, to nie wiem, jak się karaketować. Karatekować? Karatekować? Karatekować. Tak, dokładnie. No i co? Czekam na ten autobus, czekam. Mówię, Boże, jak zaraz wrócą, co ja zrobię? Przyznam, że troszeczkę się przestraszyłam, ale nie tego dziadka, tylko bardziej jego kolegów, jeśli jakiś miał, a wydaje mi się, że miał, bo co ten dziadek robił tam z tym znaczkiem? To jest moja teoria, jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Prawdopodobnie coś na tym znaczku było, jakbym to liznęła mu, czy cokolwiek tam chciał, żebym zrobiła, miałoby to na mnie działanie, no i bym padła, albo bym się zachowywała jak pijana, albo inne rzeczy. I prawdopodobnie jego koledzy by po mnie przyszli. A co dalej by ze mną zrobili? Pewnie by mnie gdzieś sprzedali i bym już nie wróciła. A wiecie, co jest najlepsze? Po paru dniach powiedziałam o tym mamie. A co moja mama powiedziała? Że spotkało ją to samo. I to był ten sam dziadek, bo opisałam go i wyglądał identycznie do tego dziadka, który chciał, żebym ja wlizała znaczek. Więc mówię, mamo, co do ciebie mówił? Jak? Czemu? Co zrobiłaś? Oczywiście nie zrobiła nic głupiego, no bo nadal była tam i z nią rozmawiałam, więc dziękuję. Ale wiecie, nigdy nie wiadomo, jak to się tam mogło potoczyć, bo różnie bywa, tak? Więc to jest w sumie taka przestroga dla wszystkich, żeby nie lizać żadnych znaczków, bo znaczki nie są do lizania. Znaczy,
żeby nie lizać obcych znaczków, tylko swoje. I uważajcie na dziadków, bo nie znaczy, że to jest dziadek, to jest po twojej stronie. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że angielska opowieść wam się podobała. Pamiętajcie o subskrypcji, dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało i dajcie dużego lajka, jeśli wam się podobało. I co, widzimy się w następnej angielskiej opowieści. Pamiętajcie, co wtorek nowa angielska opowieść. Trzymajcie się, pa!